Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek. Pracujcie własnymi rękami. Przeczytaj 1 do Tesaloniczan 4:9-12 i 3:11-13. Jakie aspekty wcześniejszego fragmentu listu potwierdza Paweł w tych wersetach 4 rozdziału? A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Język grecki posiada kilka słów tłumaczonych jako miłość. Dwa z nich występują w Nowym Testamencie. Słowo eros nie występuje w Nowym Testamencie. Oznacza fizyczny aspekt miłości. Od tego słowa pochodzi słowo erotyka. Dotyczy ona seksualnej strony miłości. Najczęściej używana w Nowym Testamencie forma agape odnosi się do ofiarności w miłości. Zwykle nawiązuje do miłości Chrystusa względem nas, ukazanej w tym, czego dokonał dla nas umierający na krzyżu. Kolejnym greckim słowem oznaczającym miłość jest filia. I właśnie to słowo występuje w omawianym fragmencie listu. Paweł przypomina Tesaloniczanom o tym, co już wiedzą o wzajemnej miłości. Od greckiego słowa oznaczanego bratnią miłość pochodzi nazwa miasta Filadelfia. W świecie pogańskim słowo Filadelfia odnosiło się do uczucia łączącego krewnych. Jednak chrześcijanie rozszerzyli znaczenie tego słowa, określając nim miłość do współwierzących, do chrześcijańskiej rodziny wiary. Tego rodzaju miłość jest zalecana przez Boga i wszędzie tam, gdzie się przejawia, dowodzi działania cudu Jego łaski. Przeczytaj 1 do Tesaloniczan 4:11-12. Opisz własnymi słowami radę Pawła skierowaną do Tesaloniczan dotyczącej pracy na własne utrzymanie w warunkach miejskich. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam pokazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Wydaje się, iż w zborze w Tesalonice znajduje się pewna grupa osób o leniwym i awanturniczym usposobieniu. Być może ekscytacja wywołana powierzchownym zrozumieniem prawdy o powtórnym przyjściu Jezusa doprowadziła niektórych wyznawców do porzucenia pracy i w efekcie zdania się na łaskę pogańskich sąsiadów. Jednak stała gorliwość do wydawania świadectwa wiary nie oznacza awanturniczości, wścibskości, nieróbstwa w miejscu pracy czy w sąsiedztwie. Niektórzy ludzie przybliżają się do Kościoła właśnie pod wpływem godnego pochwały postępowania chrześcijan, którzy znają i są obserwowani w codziennym życiu. Apostoł wskazał Tesaloniczanom rozwiązanie tej sytuacji, zachęcając ich, by byli ambitni w zdrowy sposób, gorliwie się starali, pracując własnymi rękami na swoje utrzymanie. W starożytności wszędzie ludzie pracowali fizycznie na swoje utrzymanie. Dzisiaj Paweł powiedziałby zapewne coś takiego. Utrzymujcie siebie swoich bliźnich, oszczędzając nieco, by pomagać także tym, którzy nie z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy. Jak w naszym życiu możemy zastosować słowa Pawła zawarte w powyższych wersetach? Dziękuję bardzo.